Zaczynam na kolejnej setce. Spontanicznie wybrałam szlak Doliny Sano z Leżajska do Sandomierza. Jestem właśnie w Leżajsku. Tu jest żółta kropeczka początkowa. Jestem z kolegą, który nie będzie się dekonspirował. Mówi, że ceni swoją prywatność, a więc nie ujawnimy jego tożsamości. Ale jest tam, ja go widzę, a wy nie. No i tak wygląda Leżajsk. Tu jest dworzec za mną. O właśnie. No to czas rozpocząć wędrówkę. Dzień niestety jest pochmurny, ale przynajmniej nie pada, więc to już coś. Początek szlaku to ładnych parę kilometrów asfaltem, a trzeba to przecierpieć. A teraz już nad rzeką, to właśnie jest piękny, już duży San. Tak wygląda. Dużo jest wody i jest dosyć zmulona, bo ostatnio bardzo dużo padało. Tutaj była kolacja prawdopodobnie wczoraj jakiegoś myszołowa albo jastrzębia, albo kogoś takiego. A jedzony był dzięcioł, bo pióra są w kropki. No i jeszcze widać takie różne flaczki. Chwilowo zgubiliśmy szlak, ale nie szkodzi, zaraz go znajdziemy. Tymczasem idziemy takim bardzo fajnym, dzikim lasem łęgowym. I tutaj widać ślady bytowania zwierzyny. Najwyraźniej ktoś sobie tutaj drapał rogi o te drzewka. Tu jest tego więcej. O, coś takiego. Na szlaku występują trudności techniczne. Jest brud. Oczywiście nie będziemy przez niego brodzić, tylko poszukamy mostku, bo jest listopad i żaden normalny człowiek nie będzie rowów melioracyjnych przechodził na bosaka. Szlak jest dosyć kiepsko oznakowany, prawdopodobnie został oznakowany jakoś tak raz w latach 80. Choć właśnie znalazłam coś, co wygląda na bardzo stary znak. O! Nie wiem, czy widzicie. Wygląda na stary znak. A tu już są te nowsze. Te nowsze wyglądają tak. I pojawiają się dosyć rzadko. Tutaj jest pewien problem. Szlak traci ciągłość.
Droga ekspresowa S19 jest właśnie w budowie. Nie da się tutaj zejść, a właśnie tutaj szlak powinien prowadzić. Tam widać most, most kolejowy na Sanie i będzie też i most na tej ekspresówce. No a wędrowiec powinien właśnie iść tam, gdzie ten żółty kontener, ale trzeba iść do takiego przejazdu prowizorycznego tam. Jak wam się podoba ten lokal? Całkiem niezły, prawda? To jest wiata nad rzeką Sanna, przy szlaku rowerowym, jakieś 400 metrów od szlaku pieszego, którym wędrujemy, więc niezbyt dużo, niezbyt wiele nadłożyliśmy. Kolega śpi bardziej nad rzeką, rozbił swój namiot, a ja właśnie wzięłam w posiadanie na dzisiejszą noc taką wiatkę. Tu są ławeczki, myślałam najpierw, że będę spała na ławeczce, ale trochę jest taki powiew zimny z nad rzeki, wilgotny, nie jest to może najprzyjemniejsze, więc po prostu rozbiłam namiot, musiałam wyzbierać strasznie dużo szkła. Tu było, no mam nadzieję, że wyzbierałam całe. No nie jest tu może zbyt czysto, różne rzeczy leżą na podłodze, ale myślę, że przynajmniej będę mieć suchy namiot, jeżeli żadnej imprezy dziś nie będzie, a jest sobota, więc jest takie ryzyko, ale jeżeli nikogo nie będzie, to będzie przyjemna, spokojna noc. Witamy kolejnego uczestnika wycieczki. Tak. To jest tak zwany section hiker, tak? Section hiker, który dołącza do nas tylko na jedną dniówkę, czyli Barsus. Tak jest. No. No i... To na razie tyle. Akcentem na razie zakończymy. Tak jest. Jeżeli jesień wbrew pozorom jest fajnym czasem na takie wędrówki. No to wędrujemy już długo, długo wałem przeciwpowodziowym. Tu jest właśnie miejsce, w którym szlak znika. Tam są tory kolejowe i nie wiadomo co dalej. To się dopiero okaże. Natomiast Barsus żegna się z nami tutaj. Tak jest. I wraca do Rzeszowa. Tak. A my będziemy sami walczyć z resztą szlaku. Tylko musi jeszcze wcześniej znaleźć dworzec. Myślę, że jest to do zrobienia. To, tak mi się też wydaje. Będziemy trzymać. Nie omieszkam poinformować. Jak to się skończyło. O sukcesie przedsięwzięcia. W razie czego możesz nas gonić. Tak. Pław. Największą chyba atrakcją na szlaku Doliny Sanu jest przeprawa promem. Prom płynie z miejscowości Pniów czy Pniowy, jakoś tak uzupełnię to na blogu. W każdym razie doszliśmy tutaj już po ciemku, ponieważ po drodze poszliśmy po wodę, a tam spotkaliśmy bardzo miłą rodzinę, która zaprosiła nas oprócz tej wody na herbatę i chrupki. Trochę się zasiedzieliśmy i potem tutaj doszliśmy. Chciałam spać pod wiatą, ale wiata była zajęta, bo była tam impreza. Więc poszliśmy do samej przystani promowej i teraz właśnie stoję na promie. Prom będzie pływał o 6 rano. To już wiemy, bo pan, u którego byliśmy, wysłał SMS-a do faceta, który prowadzi ten prom na drugą stronę i już jesteśmy umówieni, że na pewno ten prom będzie płynął, bo to różnie bywa. A teraz właśnie pokażę wam ten prom. Jest ciemna listopadowa noc. W zasadzie jest bardzo pięknie. Jest gwiaździsta noc, są gwiazdy widoczne, tego wy nie zobaczycie. O, chyba nic nie widać. No ale tu jest właśnie prom, tu jest budka tego pana, który będzie wprowadził prom i tam jest taka łódka dla pieszych i chyba rowery też tam przewożą na tej łódeczce małej. O, o teraz mocniejsze światło. Właśnie tak ta łódeczka wygląda, jest, płynie rzeka, widać, że się przelewa. Bardzo szybko zresztą. No i rozbiliśmy się tutaj na samej tej przystani. Tam jest taka kapliczka, coś tam, jakieś świeczki się palą i tam jest namiot kolegi, a ja rozbiłam się tam na górce.
pod takimi bardzo starymi, fajnymi drzewami. Jest tam sucho, nie ma rosy. Mój malutki namiot się tam właśnie zmieścił. Jest tam też WC, więc po prostu wszystkie dobroci cywilizacji. Tutaj właśnie rzeka San. O. Dzień dobry, jest już zupełnie jasno, ale to nie dlatego, że jest jasno, że jest jasno, tylko dlatego, że pan od promu właśnie przyjechał i zapalił taką mega jasną latarnię. Właśnie go tam słychać, że już coś montuje. A ja się zbieram i wykonałam właśnie numer stulecia. Mianowicie ugotowałam wodę razem ze ślimakiem, który wszedł mi do kubka w nocy. Obrzydliwość, ale jest mi szkoda wody, dlatego tylko wyrzuciłam ślimaka, a wodę zamierzam wypić zamaskowaną kakao. Wygląda zupełnie normalnie ta woda. Smakuje też normalnie. Ślimak już jest wyrzucony poza nawias tego namiotu. Więc miejmy nadzieję, że śniadanie będzie jadalne, a ja będę cały dzień zdrowa. Wędrówka przebiega głównie teraz już wałami, od wczoraj właściwie cały czas wałami. Teraz jest obejście strumienia o nazwie Wang. On tam płynie w takiej malowniczej dolinie. Są nawet starorzecze, łabędzie. To jest okolony właśnie tymi wałami. Zbliżamy się znowu do Wisły. Tak, musicie się przygotować na to, że na tym szlaku oznakowania nie ma. To jest raz na 10 km jest znak, no może 5. Był jeden przy zejściu z drogi głównej, którą przekraczało się tą rzeczkę Łęk. No tak to trzeba po prostu improwizować. Ślad map CZ się urywa w pewnym momencie, już go dalej nie ma. Mam zrzuty ekranu z mapy kompasu i to właśnie jest moja główna nawigacja teraz. Ale Sandomierz już jest już niedaleko. Gdyby nie była pogoda taka mglista, to nawet byłoby go już widać, ale nie widać. Natomiast widać już góry pieprzowe. Tam za tym mostem kolejowym. O! O właśnie gdzieś tam. Tam byłam, już to było chyba 3 lata temu, na szlaku Głoszyca-Nopo z drugiej strony Wisły. No i teraz obejrzę sobie to miejsce stąd. Jeszcze jakieś 8, może 9 km do Sandomierza. Tutaj właśnie widać panoramę gór pieprzowych. Ciągną się one takim dosyć długim urwiskiem nad Wisłą. Panorama Sandomierza niestety jest po drugiej stronie lepiej widoczna, ale nie da się przejść, więc tylko tak. A tutaj królowa polskich rzek. W całej okazałości Wisła pełna wody. No i Sandomierz, szlak Leżajsk-Sandomierz, 107 km. Mamy tutaj wyżej szlakowskaz, który właśnie nam to mówi. Mój 14 długodystansowy szlak w Polsce, niniejszym zaliczony. Jesteśmy na rogu rynku sandomierskiego. W dół zawsze zapomnę, w którą stronę aparat ma być skierowany. No i cóż, dziękuję za uwagę i do zobaczenia tradycyjnie na następnym szlaku. Cześć!